Rowerek, mój rowerek, jadę nim na spacerek z mamą, tatą poprzez las. Na rowerku spędzam czas. Dzień dobry. Dziś kolejna wycieczka. Nie wiem czemu, ale mocno wkręcił mnie temat Sobót. Bardzo fajny dojazd pociągiem. Pół godziny jest się w Sobótce za całe 22 zł z rowerem. Dziś plan jest taki, aby objechać Górę Ślęże dookoła. A skąd to się wzięło? 2 lata temu, będąc w Szwajcarii, byłem w Luzannie i pojechałem rowerem na metę jednego z etapów Tour de France. A przedwczoraj po tych drogach poruszał się nasz Tour de Pologne. No i próbuję wjechać na przełęcz Tompadła. Czy się uda? Zobaczymy. Trochę dziś wieje, na razie wiatr w twarz, ale myślę, że na powrocie do Wrocławia zmieni się, że będzie mnie pchał. Rezerwat przyrody Będkowice. Zobaczymy, co tutaj jest. Znajdują się tu takie resztki chat, jakiś skansen, sucha studnia, także nic za bardzo ciekawego tu nie ma. Drugi przystanek na naszej trasie. Zalew w Sulistrowiczkach. Panorama piękna na zbiornik wodny. W oddali widać szczyt i wieże na Ślęże. A teraz jedziemy koroną zapory. Sulistrowiczki. Przepiękna kaplica Matki Boskiej Dobrej Rady. Figura patronki. Ławeczka Dobrych Rad. I Chrystus Skrzęsowliwy. Wnętrze nie za duże, lecz pięknie zdobione. Poczet królów. I co najwspanialsze w tym kościółku, to ołtarz, który wspiera się na dwóch ślężeńskich niedźwiedziach. Jeszcze spójrzmy na ołtarz. Jeszcze taka oryginalna dzwonnica. Ruszamy dalej. Studnia świętego Świerada, polskiego pierwszego lekarza. Źródło żywej wody. Cieszy się niezwykłą popularnością. Ludzie z całego Wrocławia przyjeżdżają, aby zaopatrzyć się w tą cudowną wodę. Zaczął się podjazd pod Tompadła. Nachylenie 7%. Na razie daje radę. I widać koniec. Podjechałem na przełęcz Tompadła. Nachylenie 7%. O, jeszcze mamy tutaj Tour de Pologne. I super! Dałem radę!
A teraz z górki na pazurki. Jeszcze widać oznaczenia niebezpiecznych miejsc z wyścigu. Co za widok. Warto było się wspinać. Wow! Połowa sierpnia. Pola już powoli pustoszeją. Już powoli też i liście spadać zaczynają. O, idzie jesień. Ale jeszcze kręcimy. Noga podaje. I tak pętla wokół ślęży zamknięta. Przejechałem 30 km. Przełęcz Tompadły zaliczona. Niesamowicie fajny przejazd. Pustków Żurawskich. Przepiękna, nowoczesna remiza OSP. Pozostałości po kiedyś niesamowicie dobrze prosperującej cukrowni. Tylko zostały się kominy. Pałac wygląda wspaniale. Chyba jest zamieszkały. Niewiele trzeba, żeby go... To przepiękne. Pewnie od czasu świetności była tu dyrekcja. Przedszkole, żłobek i jeszcze parę innych rzeczy. Trochę było narzekania, a tu nowoczesność. Strefa koreańców. LG i te inne Toshiby. Kolejna wycieczka zaliczona. Przejechane 75 km. Bardzo fajnie. Bardzo cieszę się z zaliczenia przełęczy Tompadła. Jeśli się Wam podobało, proszę o lajki, subskrypcje, polubienia i tamto inne. I do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Cześć!